i dobro. E, witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozważań poświęconych świętemu e, Franciszkowi, kiedy patrzymy na niego jak na starszego brata i uczymy się czerpać ile się da e, różnych informacji, cennych rad dla naszego życia. E, a dzisiaj będzie taki odcinek, który ktoś złośliwy mógłby opatrzyć tytułem o szkodliwości postu, albo o tym, jak jak większy pożytek dla naszego życia duchowego i wspólnotowego ma, ma podjadanie, nawet wtedy, kiedy nie powinno się jeść i zachować post. Spróbujmy więc zobaczyć, co, co kryje się za tym intrygującym tytułem. Sięgamy oczywiście do tekstu, aby na nim tutaj bezpośrednio oprzeć te nasze rozważania. Czytamy w jednej z biografii poświęconych Franciszkowi takie słowa, taki, taki epizod tam jest przedstawiony. Pewnego razu, gdy błogosławiony Franciszek przebywał w tym samym miejscu, był tam pewien brat, człowiek uduchowiony i od dawna przebywający w zakonie, który był bardzo słaby i schorowany. Patrząc przeto na niego, błogosławiony Franciszek poczuł litość nad nim. Lecz, ponieważ w tym czasie bracia chorzy i zdrowi, z pogodą ducha i cierpliwością, przyjmowali ubóstwo za obfitość i w swoich chorobach nie używali lekarstw, lecz raczej bardzo chętnie robili to, co było przeciwne ciału, błogosławiony Franciszek powiedział sam do siebie. Gdyby ten brat zjadł wcześniej rano nieco dojrzałych winogron, myślę, że dobrze by mu to zrobiło. I dlatego pewnego dnia potajemnie wstał wcześnie rano, zawołał tego brata i zaprowadził go do winnicy, która znajduje się obok tegoż kościoła. I wybrał jedną winorośl, na której były winogrona dobre i zdrowe do jedzenia. I siedząc z tym bratem pod winoroślą, zaczął jeść winogrona, aby tamten nie wstydził się jeść sam. I podczas gdy jedli, ów brat chwalił pana Boga. I przez cały czas swojego życia z wielkim wzruszeniem, i wylewając łzy, często wspominał wśród braci, to współczucie, które święty ojciec mu okazał. Więc tak to jest, tak to jest tym postem. Spróbujmy e, dwie rzeczy, myślę. Takie cenne rady wydobyć e, z tego wydarzenia, e, patrząc na, na świętego Franciszka. E, pierwsza rzecz to taka, że Franciszek po prostu e, reaguje. Dostrzega potrzebę, potrzebę tego brata. Który jest chory, który ma dobre ideały, dobre pragnienia, jednak no, ciało jest słabe, chore i, i potrzebuje wsparcia. I Franciszek to, Franciszek to, to dostrzega. Jest, jest wrażliwy na, na, na drugiego człowieka. I tutaj w tym, w tym epizodzie ciekawe jest to, że, że troszczy się nie tylko o nakarmienie go nie tylko o to, żeby, żeby no, dać mu jeść, dać mu to, co, co mogło jakoś mu ulżyć, przynajmniej chwilowo w tym, w tym jego stanie, w tym przypadku te, te winogrona były, były tą rzeczą, ale stroszczy się o taki, o taki jego spokój, o taki, taki jego komfort, żeby on w tej sytuacji czuł się spokojny, żeby nie był napiętnowany, żeby nie był tym, że o, tylko... On je, ma jakieś przywileje, robić coś, czego nie powinien. Inni się martwiają, inni poszczą, a, a on tutaj jakoś no, nie wytrzymał. Oto Franciszek się, się, się troszczy, dosiada się, spożywa razem, razem z nim ten, ten, ten posiłek, aby no, tak po ludzku temu bratu nie było, nie było głupio po prostu, aby go, go bardziej bardziej ośmielić, aby nie był napiętnowany. I to jest, to jest cenna wskazówka, bo nieraz Nieraz o wiele ważniejsze od tego, czy, czy coś robimy dobrze, czy źle, jest chyba ciągle wśród nas to, jak, jak, jak wypadamy w oczach innych. Czy jestem, czy, czy, czy jestem tak jak i inny, czy, czy, czy jakoś wyróżniam się? Nikt nie chce być sam, nikt nie chce być napiętnowany, nikt nie chce przyznać się do swojej słabości, zwłaszcza, że, że tylko ja jakąś słabość miałbym, miałbym okazać. Więc tutaj no, widzimy niesamowitą wrażliwość, taką, taką Franciszka, po, polegającą na tym, że. Że, że okazuje wsparcie, i sam, że jakoś, jakoś no, zniża się do tego poziomu, czy, 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 czy staje ramię w ramię z tym, z tym bratem potrzebującym, aby w ten sposób go, go podnieść. I to nie chodzi o coś takiego, że. Przez to, że, że więcej ludzi robi to, co nie powinno się robić, to, to już to przestaje być jakoś ważne, wymagające, tak jak przechodzenie na czerwonym świetle. Jest jest złe, ale jeżeli wszyscy przejdą na tym przejściu na czerwonym świetle, to no to znaczy, że może to już nie jest takie ważne. No nie, no zasada dalej jest zasadą i, i dalej jest, jest łamane to. Ten, ten, ten przepis, niezależnie od tego, czy jedna osoba przejdzie, czy 100 osób przejdzie. Więc to, to nie chodzi o to, że Franciszek tutaj jakoś e, łagodzi zasady, e, ale, ale nie zostawia samego. Po prostu nie zostawia tego człowieka samego, nawet jeżeli on jest słaby. E, I druga rzecz, która też, też pokazuje nam taką wielkość Franciszka e, i która może być taka, taka cenna dla nas, to to, że Franciszek e, umie odpuścić. Umie zrezygnować z tych wymagań, które miał wobec siebie, wobec braci, które były na, na naprawdę wysokim poziomie. On, on był wymagający, on był bardzo radykalny w różnych postach, w umartwieniach, w odmawianiu sobie różnych rzeczy, przyjemności. Nie tylko przyjemności, ale nieraz rzeczy takich, które dzisiaj potraktowalibyśmy jako rzeczy niezbędne do naszego funkcjonowania, choćby lekarstwa. W tym, w tym przypadku tak, tak było, tak, tak ci bracia żyli. A jednak w tym przypadku widzimy, że Franciszek e, umie e, rozeznać taki moment, kiedy, 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 kiedy mówi: e, Tutaj mogę odpuścić, e, tutaj mogę pozwolić sobie na to, aby. Aby samemu zjeść, aby dać komuś innemu coś do zjedzenia, nawet jeżeli, jeżeli bardziej wskazany jest jakiś post czy, czy umartwienie w tym, w, tym, w tym czasie. Po to, żeby, żeby nie zmiażdżyć tego drugiego człowieka naszą gorliwością. Nieraz tak jest. Nieraz, nieraz spotykamy się z czymś takim, że ponad dobro drugiego człowieka potrafimy postawić właśnie poprawność. Potrafimy postawić regulamin, zasady, musi być tak i, i, i kropka, i z tym się nie dyskutuje. Yy, takie takie, takie zmiażdżenie poprawnością, yy, schowanie się za, 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 za zasadami. A Franciszek tutaj pokazuje, pokazuje coś, coś innego. To co, to, co robię, różne praktyki, które podejmuje, różne umartwienia, modlitwy, to, co mnie, mnie jakoś zbliża do, do Pana Boga, to nie jest jakoś suchą praktyką, taką, taką zewnętrzną, pustą, ale to zawsze tworzy jakąś... Zawsze jest w odniesieniu do, do Pana Boga i do drugiego człowieka. Więc jeżeli to, choćby mnie nie wiadomo, jak miało zbliżyć do Pana Boga, ale jeżeli to zamyka moje oczy na drugiego człowieka, którego ja nie dostrzegam, nie widzę obok mnie, no to coś tu jest nie tak. To coś tu jest nie tak z tą, z tą, z tą praktyką, albo z moim sercem może prędzej to, to drugie. Sama praktyka jest, jest bardzo ważna, ale, ale trzeba, tak jak Franciszek, wiedzieć, kiedy. Kiedy odpuścić, po prostu kiedy odpuścić, kiedy zrezygnować, kiedy, kiedy, kiedy opuścić poprzeczkę i zobaczyć, że, że w tej sytuacji dla mnie będzie lepsze, czy dla drugiego człowieka złagodzenie pewnych, pewnych zasad, ugięcie się i to może przenieść większe owoce dla mojego życia duchowego, dla, dla miłości drugiego człowieka. Piękny wymiar duchowości, duchowości Franciszka, który pokazuje, że Franciszek był, był, był zawsze blisko drugiego człowieka. Nie był, nie był tak zapatrzony w Pana Boga, żeby to mu przeszkadzało widzieć to, co jest na Ziemi, i widzieć tych ludzi, którzy są, którzy są przy Nim. Myślę, że, że cenna rada, która, która, która no, będzie miała zastosowanie w wielu, wielu sytuacjach naszego codziennego życia. Wszystkiego dobrego, niech pan obdarzy was swoim pokojem.